Dobry wieczór. Witamy Państwa na ostatnim bloku urbanistycznym, na ostatnim spotkaniu w ramach cyklu Blok Urbanistyczny. Po ponad 2 latach kończymy ten projekt, ale kończymy go spotkaniem na temat, który właściwie jeszcze się nie pojawiał, na temat tego, jak przestrzeń miasta jest przestrzenią językową, przestrzenią mówienia i zapisywania tego, co się w mieście pojawia. A naszą gościnią jest Eliza Kąska, autorka między innymi książki Strefa Zgniotu, między innymi, bo o tej książce będziemy rozmawiać, ale generalnie nie tylko autorka tej, także innych i zarówno książek literackich, jak i książek naukowych o Stanisławie Brzozowskim, o Cyprianie Norwidzie. Śmieję się dlatego, że są też bohaterami czasami, aczkolwiek w specyficznym porządku tej książki też. Jak również krytyczka literacka jak to zostało napisane bardzo, bardzo ładnie w biogramie. Członkini rozlicznych ciał. Tak. No więc o tych rozlicznych ciałach to może nie tym razem, a dzisiaj porozmawiajmy właśnie o tym nasłuchiwaniu i zapisywaniu miasta. Ty masz w ogóle te specyficzne pojęcia, te nasłuchy, te zanoty, jakby którymi określasz swój gatunek, który uprawiasz. I chciałbym, żebyśmy trochę od tego wyszli, bo z jednej strony taka książka jak Strefa Zgniotu, czy wcześniejsza książka zawierająca podobne formy, czyli Halo, Pani Elizo. Prawda? Jakby to gdzieś zakorzenia się w takiej anegdotyczności miejskiej, w takich historyjkach. Ktoś coś usłyszał, ktoś coś powiedział. Natomiast chciałem cię zapytać co jest poza tą anegdotycznością i na ile w ogóle dla ciebie tutaj ta anegdotyczność jest istotna jako jakiś taki punkt odbicia się, a na ile tak jakiś taki pretekst, tak, bo to, co tutaj właśnie wynotowujesz, nie, no to tu jest jednak zdecydowanie więcej tego, co słyszymy, co nas otacza w autobusach, w sklepach czy na klatce schodowej. To znaczy może właśnie anegdotyczność jako punkt odbicia, przy czym to sugeruje od razu, że nie punkt dojścia. Bo rzeczywiście, rzeczywiście takie malutkie prozy, w których ktoś jest bohaterem, powiedzmy, że kojarzą nam się z takim zapisem anegdotycznym. Jeśli są żartobliwe, tym bardziej, bo przeważnie z żartobliwością kojarzymy anegdotę. Tylko tutaj się zaczyna robić sporo problemów. Po pierwsze, kiedy się mówi tak bardzo potocznie, bo ja się nie będę tutaj bawić w żadnego akademika od gatunków literackich za bardzo, chociaż tak jak powiedziałeś, takie malutkie nazwy na to, co robię, w tych zapiskach sobie prokuruję. Prokuruję je właśnie po to, żeby nie nazywać ich żadnymi innymi nazwami. To znaczy, żeby właśnie nie podprowadzać tego pod nie daj Boże dowcipy na przykład. Jak to mi paru czytelników napisało, że no, oni się lepiej bawili wtedy, kiedy było śmiesznie, ponieważ fajnie jest przeczytać dowcip. To zresztą jest w samej tej książce, nie? Matko Święta. Są te listy, pani nie, pisze no, dowcipy. Ależ oczywiście, nie, to sobie zaraz porozmawiamy o tym, co ze mną robi społeczeństwo w tej książce, to jest bardzo interesujące. Natomiast nie, absolutnie to nie są dowcipy, ponieważ czy po prostu to zupełnie nie jest ta konstrukcja. Jeśli dowcip będzie zmierzał ku jakiejś dowcipnej, powiedzmy, jakiejś puencie bądź rozładowaniu, tutaj nie ma czegoś takiego. To się nie kończy zazwyczaj, ponieważ nasze rozmowy nie kończą się. Nasze rozmowy to nie są scenariusze dowcipów z wicem na końcu, który można sobie opowiadać, a potem jeszcze jedna pani drugiej pani znowu przerzuci. W żadnym razie, to znaczy ja próbuję zrozumieć, bo ta książka
z czego już też się jakoś zwierzałam, ona jest dla mnie jakimś małym projektem poznawczym. Ja sobie tego nie ustawiam jako, nie wiem, akademiczka, która sobie próbuje zrozumieć w jakiś sposób, znaczy wciągając wszystkie możliwe teorie. Ja sobie swoją drogą czytam albo nie. Czytam pewnie, ale nieważne. Natomiast tutaj to jest tak naprawdę praca na swoim słuchu i na swoich próbach zrozumienia tego, w jaki sposób w ściśniętej, trudnej emocjonalnie, nie tylko intelektualnie przestrzeni miasta, którą my możemy lubić, ale która nas tak naprawdę dorywa na bardzo różnym poziomie i na różnym poziomie formatuje i wcale nie jest taka super przyjazna, krótko mówiąc, nie jest wcale anegdotyczna w sensie gładko sympatycznym, w żadnym razie, to w tej przestrzeni miasta ja bym tak na dobrą sprawę próbuję pracować sama, słuchając i potem ścieśniając to w jakieś zapiski, próbuję zrozumieć właśnie nasze nieporozumienia bardzo często, czego to już kompletnie nie podpada pod żaden dowcip ani anegdotę. Nasze starcia językowe, nasze przepływy sensu i bezsensu, a bardzo często bezsensu społecznego, tego, co się tutaj gotuje na tych wąskich kilometrach albo wąskich metrach. I to są moje zdarzenia. To jest moja elektryka miasta, jeśli tak mogę powiedzieć. I zupełnie ona nie jest formą w domknięty sposób anegdotyczną. Oczywiście ta anegdota przez swoją jakby ściśliwość, przez to, że generalnie anegdota się wiąże jednak z jakimś tam językiem żywym, przynajmniej z tym, jak to się mówi, żywiołem, oralności, gadania, przepowiadania sobie jakiegoś takiego społecznego, to dobrze, okej, to jest ten punkt wspólny, ale poza tym się już zaczynamy rozchodzić. Stąd te takie małe gatunki, stąd również różne takie, wiesz, takie kombinowania na tej formie, nie po to, żeby sobie dostawić kolejną nazwę dla tej formy, bo to nie o to chodzi, tylko o to, żeby właśnie uciec tym, którzy będą mieli gotowe skojarzenia na ten temat. A gotowe skojarzenia, nic nie ma prostszego niż zasunąć kwestię w stylu dowcip i skończyć grę. A ta gra się dopiero zaczyna, nie kończy. No, powiedziałaś o tym, że u ciebie nie ma tego zakończenia jakąś puentą, jak w dowcipie. I od razu sobie o tym pomyślałem, że właściwie jest wręcz przeciwnie, że ty doprowadzasz jakąś historię do pewnego punktu i po prostu ucinasz. To znaczy, że to jest dosyć wręcz, powiedziałbym, momentami brutalne wobec czytelnika, który po prostu dostaje coś i zostaje z tym sam. Jakby tak, to jest też to, że właściwie, tak, znowu inaczej niż w takich gatunkach typu dowcip, nie, że tutaj nie ma jakiegoś takiego twojego komentarza, twojej narracji, ty zgodnie z tytułem zgniatasz tę materię słowną, w której funkcjonujemy. Tak, to ten brak zabezpieczenia może, ten brak asekuracji, o którym mówisz, jest związany trochę z tym, że w gruncie rzeczy my w tej przestrzeni, takiej przestrzeni słownej, w tych językowych przestrzeniach, które są bardzo często przestrzeniami obcości, tak jak powiedziałam, wcale nie są idylliczne, one mogą być zabawne, bo czasami nawet nasze przesłowienia i nieporozumienia i potknięcia nie takie na tej zasadzie, że stoimy i śmiejemy się, że ktoś się potknął, bo się zahaczyło, nie powiem, własne sznurowadło, to nie o to chodzi oczywiście. Jeśli już to sznurowadło słowne, tak, o jakieś nieporozumienie, o coś takiego. A to jest przestrzeń w tym sensie trudna i taka przestrzeń, która jednocześnie nie jest, ona się sama nie puentuje. Ja jej nie pomagam się spuentować, ponieważ musiałabym wtedy złapać mocno kierownicę i pokazać swoją rolę i swoją władzę. Ja się tutaj, powiedzmy, władzę. Ja się tutaj ustawiam bardziej poziomo, to znaczy zależy mi na tym, żeby pokazać, w jaki sposób ten świat do mnie dociera, w jaki sposób o mnie uderza i też w jaki sposób czasami mnie znaczy nie to, że rozwala to za mocno powiedziane, ponieważ ja mam tutaj też swoje strefy dystansu. Także to nie jest tak, że ja się daję zgnieść zupełnie, natomiast w jaki sposób to jest w sumie przestrzeń taka, w której właśnie ja nie próbuję jej tłumaczyć, ponieważ wtedy, kiedy się próbuje ją tłumaczyć, to się ją jakoś, nie wiem, trudno powiedzieć, że wypłaszcza, to też nie o to chodzi, ale to wtedy jakby, powiedzmy, formatujemy swoich bohaterów i wtedy dokonuje się coś takiego, o co też zresztą chyba jeden czytelnik mnie spytał, że ale wie pani, bo ja rozumiem, o co pani chodzi, że można było na przykład, no nie wiem, no rzeczywiście pani ma takie wyczulenie na to, że na przykład, nie wiem, ktoś tam o tym Sienkiewiczu tak w
właśnie jako pisarzu narodowym, przepraszam, albo Mickiewiczu, tak za prosto jakby rozumuje. Ale czy nie mogłaby pani tego napisać w takim dokładnie literackim dialogu? Na przykład, że pani mu odpowiada, no wie pan, ale z mojej strony, z mojej perspektywy, to wie pan, czy mogłaby pani go tak poprowadzić, wytłumaczyć, prawda? I to by była dokładnie dobrze zrobiona literatura. Na co powiedziałam temu panu wtedy akurat, i tu rzeczywiście posługując się przykładem literackim, co może nie jest zawsze najlepszym scenariuszem odpowiedzi, ale rzeczywiście tym razem mi się po prostu przypomniało coś, co stosunkowo niedawno czytałam na zajęcia, kiedy Jarry pisał u Bóg Króla i tak mu powiedzieli, że on tego swojego idiotę, powiedzmy, musi napisać w taki sposób, żeby on mówił okrągłymi zdaniami i bardzo dokładnie, takim pełnowymiarową francuszczyzną dowodził swojej głupoty. Jarry mówi, tak, to bardzo interesujące, w jaki sposób, znaczy nie, no oczywiście można, ale ja bym wolał, żeby on po prostu nie dawał rady, ponieważ on wtedy rzeczywiście jest tym, czym jest. I jasne, że to nie jest jedyne wyjście, natomiast ja próbuję właśnie podejść od strony tego, w jaki sposób my naprawdę się reprezentujemy językowo i w jaki sposób wypluwamy z siebie, wyrzucamy z siebie takie, na dobrą sprawę, kalekie kawałki tego, co tam nam buzuje, chodzi po głowie. Ponieważ w gruncie rzeczy komunikacja nie jest taką komunikacją, ta żywa komunikacja, którą ja potem oczywiście obrabiam, bo przecież ta książka nie jest dyktafonem, to jest jasne, ale ta komunikacja nie jest komunikacją hoch literacką. My nie mówimy dokładnymi zdaniami, nie mówimy gotowym akapitem książki przecież. I dopiero mam wrażenie, to już kończąc, że taki zapis, w sensie tego, co dla mnie, co mi daje poznawczo, taki zapis pozwala być może czasami uchwycić coś, czego nie ma w takiej utoczonej, dokładnej polszczyźnie. To znaczy on, mam nadzieję, w jakiś w miarę wyrazisty sposób pokazuje, co w człowieku, czego się nie mówi, a co tam nam chodzi po głowie rzeczywiście. Ponieważ zdarzają się, myślę, że Państwu takie scenki powiedzmy, ja myślę już takimi scenkami, ale po prostu takie przeżycia, nie wiem, tramwajowe, autobusowe, w sklepach, gdziekolwiek, gdzie na przykład ktoś coś raptem, nie wiem, zaczyna mówić o nieneutralnej zupełnie postaci, na przykład ze sceny życia publicznego, społecznego, nie wiem, politycznego. I ponieważ jest to nieneutralna dana, to się ludzie zaczynają, albo ktoś coś powiedział takiego, co jest drażliwe, na przykład ideowo, tak, czy religijnie, cokolwiek. I wtedy jednak zaczyna się czasami taki mały szumek. I ludzie wtedy w związku z tym szumkiem nie ustawiają się w stosunku do siebie w postaci gotowiutkiej, utoczonej i tacy, że tak powiem, zrobieni tak jak na scenie. I nie mówią gotowymi traktatami na temat tego, jak się trzeba na przykład ustosunkować, tylko przeważnie zahaczają się jakimiś takimi formułkami, czasem gotowymi przekonaniami na jakiś temat, ale to jest krótki ping-pong, bo my tak naprawdę w takiej ściśniętej przestrzeni miejskiej mamy możliwość ewentualnie mikrowymian. Natomiast za tą mikrowymianą stoją całe światy, które są w naszej głowie, czy zalegają w naszych głowach. Są to światy, które nie zawsze się potrafią spotkać, czasem się potrafią przeciąć. Próbuję jakby pokazać te mikrozderzenia, za którymi stoją całe światy mentalne, a te światy mentalne nie są takie, no właśnie, to znaczy mam nadzieję, że są czasami trochę jakby wyczytywalne z tego, w jaki sposób ludzie rozmawiają. Bardziej bądź mniej. No to już jest ryzyko takiego skrótu. Powiedziałaś o tych światach, które zalegają w naszych głowach, a tak sobie myślę, że to jest z drugiej strony to, co piszesz w tej książce, że to jest też o tym, co język z nami robi. Nie? Że to jest nie tylko to, co my mamy w głowie i właśnie w takich sytuacjach, w takich scenkach, to nam wychodzi w tym ping-pongu, mhm. Nie? Ale że język jakby, czy w ogóle tak, cała jakaś taka sfera symboliczna, w której funkcjonujemy, że to nam to podsuwa, nie? Że to, że zwłaszcza właśnie w jakiejś takiej wymianie, która się toczy spontanicznie, że tak. to jest to, co mi się tutaj strasznie podoba, to że tam zaczynasz tę książkę od Elfriede Jelinek, nie? O tym wciskaniu do gardła ludziom ich własnego języka, mhm. Nie? No ale bo wydaje mi się, że trochę
to jest sedno, że niby właśnie teraz, wiesz, zaczęliśmy sobie od tego, że gdzieś jest ten taki poziom, na którym to można odczytywać anegdotycznie, nie, no ale że, mhm. Że właśnie to też można czytać jako to, że ludzie nawet jak próbują zapanować nad tym językiem, to on i tak ich wywróci na nicę. Tak, to znaczy w ogóle to jest rzeczywiście to dzięki ci za to wydobycie tej kwestii, ona rzeczywiście jest zasugerowana przez motto, w którym się mówi, że niby to samo powtórnie pokazane i skondensowane, to mówienie ludzkie powtórnie jakby skondensowane i to wetknięte ludziom ponownie do gardła nabiera niewiarygodnej siły wybuchowej, tak. Znaczy rzeczywiście język mówi nami, to my sobie to ochoczo powtarzamy, natomiast jak się wyciągnie z tego jakieś konsekwencje, to właśnie widać bardzo często, że my w sumie myślimy, znaczy, że nami zaskakująco często rzeczywiście mówią jakieś czasem nawet zastane konstrukcje językowe, a że właśnie wtedy, kiedy mówimy spontanicznie, to mówimy niespontanicznie. To znaczy, że właśnie jeszcze jak się przygotujemy, jeszcze właśnie wtedy, kiedy zaczynamy przepracowywać, układać wypowiedzi, robić z tego jakieś swoje światy, nie wiem, literackie, komunikacyjne, cokolwiek. Natomiast te zastane formuły, zastane sposoby gadania nawet, nie myślenia, tylko gadania, to rzeczywiście one nam na dobrą sprawę, one zapełniają naszą przestrzeń znacznie bardziej i znacznie silniej niż to, co my mówimy tak naprawdę od siebie, cokolwiek to znaczy. I to jest rzeczywiście drugi, a może nawet pierwszy poziom tej książki. Bo drugim te zderzenia mentalne są rzeczywiście czymś takim, co tam ludziom tak jak mówiłam, zalega w łepetynie, ale bardzo często to, co im zalega na dane tematy, to nie są jakieś autonomiczne światy myślowe, które są jakieś bardzo indywidualne. Nie, to są bardzo często po prostu rzeczy, które idą za tym, że my mamy jakieś gotowe sposoby zderzania się językowego, mówienia, gotowe przekonania i gotowe formuły. To znaczy język w tym sensie mówi nami i raczej łatwo zobaczyć te przekroje społeczne różne właśnie na podstawie tego, w jaki sposób się gada. Nie mam na myśli w tym momencie żadnej gwary i żadnych regionalizmów oczywiście. Tak, no bo ty robisz to też nie jest taka literacka stylizacja, tak? Że sobie teraz stylizujemy na wypowiedź ekspedientki w Żabce, tak? Albo stylizujemy sobie na dresiarza z małego miasteczka, broń Boże, nie? Jakby to jest właśnie przeciwko. To jest zgniatanie, kondensowanie tego, co się w tej materii pojawia. Nie stylistyka wskazuje na to, że na przykład, no czasami może troszeczkę, no bo jakby siłą rzeczy mówi się, znaczy jak mówi staruszka, mówi młoda dziewczyna, no to czasami te zestawy słów chociażby są inne. Natomiast to nie ma żadnego rzeczywiście, żadnej dodatkowej stylizacji. Te formuły, z tych formuł trzeba jak ten kto oczywiście to sobie musi jakoś przedstawić jako żywą scenkę w tej całej kondensacji, musi sobie sam to zrekonstruować czasami, no z jakimś minimalnym sygnałem, kto tutaj kata jest, ten sygnał jest w tych scenkach, jakiś minimalny jest. Mhm. Sobie jeszcze z tego co powiedziałaś, wynotowałem te przestrzenie obcości, o których mówiłaś, bo to jest takie ładne pojęcie i sobie pomyślałem, no bo te przestrzenie, które jeżeli od tych takich przestrzeni społecznych, czy przejść do tych bardzo konkretnych, topograficznych, no to sobie możemy zmapować, tak? Że piszesz tam o konkretnych ulicach, o okolicy, w której mieszkasz, o miejscach, w których bywasz, tak jest regularnie, jest Biblioteka Narodowa, są okolice Uniwersytetu, jakby przemieszczamy się autobusami, których trasy też są na tej mapie dosyć wyraźnie wskazujące na to, gdzie się poruszasz. Więc możemy sobie z tego jakąś taką topografię zrekonstruować, no, ale nawet właśnie jak to są te takie przestrzenie
wydawałoby się bliskie, to dalej są te przestrzenie obcości, nie? To znaczy w tych zanotach, których bohaterami są, nie wiem, tak? Sąsiedzi, sąsiadki, jakby te przestrzenie obcości są równie duże, co w tych zanotach z autobusów. Bywa, że tak jest rzeczywiście. Jasne, że troszkę efekt może tej obcości jest troszkę inny, kiedy się jest wrzuconym. Zresztą to myślę, że wszyscy znamy ze swojej praktyki życiowej. Troszkę inaczej mamy się na przykład między ludźmi, którzy zupełnie są po raz pierwszy z nami w jakiejkolwiek na przestrzeni takiej, no, powiedzmy nieoswajalnej, no takiej oswajalnej, no, na parę minut, no jak jedziecie Państwo 116 na przykład, no zawsze się zmienia zestaw, zawsze się zmienia zestaw respondentów. Natomiast czy trochę inaczej jest oczywiście, kiedy wydzwania do Państwa na przykład, nie wiem, sąsiadka, tak, która zna nas, ale rzeczywiście to co się rządzi, ta przestrzeń miejska rządzi się różnymi frakcjami dystansu, ale ten dystans jakiś pozostaje. Innym jest dystans szeroko pojęty społeczny. Ja się czasami nad nim zastanawiam, może to jest taki skutek takiej wyobraźni trochę zoologicznej, właśnie antropologicznej może też, ale trochę zoologicznej w tym sensie, że po prostu jako małe dziecko windukowałam jakieś, czy tak sobie jakby powiedzieć, żyłam lekturami zoologicznymi różnymi i rzeczywiście też dało mi to do myślenia co do przestrzeni bardzo, o której później się rozmawiało już w różnych innych okolicznościach takich, powiedzmy, naukowych i paranaukowych. Natomiast coś, co jest podstawową kwestią, to jest ten społeczny dystans, który jest w gruncie rzeczy bardzo mały. Kiedy wywiązują się jakieś dialogi, to znaczy w ogóle zwierzę, które w tej przestrzeni, jeśli już mówimy o przestrzeni obcości, on też różnie reaguje, powiedzmy, zwierzę-człowiek, różnie reaguje na zmniejszanie się dystansu, ponieważ w ogóle przestrzeń miejska nie jest przestrzenią dużego dystansu i my stojąc na sobie w zasadzie już nie możemy mówić o tej pierwszej frakcji dystansu, która jest taką dużą, powiedzmy, tym dystansem dużym, w którym się jeszcze można zorientować, jak to będzie się do ciebie odnosił, a my stajemy bardzo często na takim poziomie niezdystansowania, który w świecie zoologicznym oznaczałby, że krótko mówiąc trzeba uciekać albo zwijać się w siebie, albo atakować. I oczywiście nie pisze się tutaj też o jakichś brutalnych atakach w żadnym razie. Ja też unikam pisania o jakichś ostrych zderzeniach. Bardziej chodzi o taki przeskok iskry społecznej, a nie o awantury. Tutaj awantur akurat nie ma. Może trochę zaawanturowanie się w jakichś dialogach minimalnym. Natomiast rzeczywiście przestrzeń sąsiedzka, to mówiąc o tej przestrzeni takiej szeroko pojętej publicznej, kiedy ten dystans inaczej pracuje, kiedy w tej przestrzeni też czasami bywamy zahaczani przez drugiego, cokolwiek to znaczy, nie? Na zasadzie jak pani stoi, albo na przykład ta pani słucha, to więc teraz nie gadaj, prawda, albo gadaj tak, bo ta pani słucha. I bardzo często zdarza się, i to już mówię o tej podmiotowości, która nasłuchuje, że ta podmiotowość jest jakoś tam trochę dotknięta, czy dźgnięta przez tych, którzy z nią jadą. Autobusem, tramwajem, na zasadzie, co się tak patrzysz trochę, no, znaczy już oczywiście upraszczam, ale to są tego typu interakcje. W przestrzeni sąsiedzkiej ludzie formatują człowieka inaczej. Używam sformułowania formatują z całą świadomością, czyli raczej, no, powiedzmy, robi nas trochę ich życzliwość, ale też ich oczekiwania. Kiedy na przykład ktoś, dajmy na to, nie wiem, do człowieka dzwoni, oczekuje, że wystąpi w jakimś teatrze, albo że na przykład teraz wpuści go do swojego mieszkania, albo na przykład coś mu pożyczy, albo kogoś pouczy, ponieważ właśnie kogoś piętro niżej pouczyć trzeba. I wtedy też dzieje się, tak na dobrą sprawę, coś, co też nie jest oczywistą formą bliskości, tylko jest właśnie formą, nazwijmy to sobie, wejścia bardziej intymnego w życie, ale ja z kolei wtedy bardzo próbuję pokazać, a raczej spisuję takie rozmowy, które eksponują to, w jaki sposób my na siebie działamy wzajem. I ja stosunkowo, staram się absolutnie minimalizować rolę tej osoby, do której zwraca się. Sąsiad, społeczeństwo, ta osoba odpowiada im, ale odpowiada im czasami niemalże monosylabami. Mają mówić o nich i mają tę osobę robić jakoś swoimi, no swoją, nie mówię, że nieżyczliwością w żadnym razie, różnymi swoimi emocjami, różnymi swoimi oczekiwaniami. Bo wtedy na takim lusterku odbija się ta strefa społeczna, która się człowiekowi jakoś przed oczyma czy przed uchem przemieszcza.
No tak, bo ty no nawet tak jak są właśnie są te dialogi, w których ty bierzesz udział, nie? No to rzeczywiście jakby to jest tak. No to co zresztą tutaj wyszło w tytułach kolejnych, w kolejnych rozdziałów, tak? Te ulala, czy wcześniej ano, tak. Wcześniej co mamy? Tak. Takie po właśnie. Oto to. Tak, no i w tych dialogach to są właściwie też twoje kwestie. Owszem. Tak? Głównie. I tak samo, tak jak się jakiś pojawia twój komentarz narracyjny, tak, no to są też tego typu wyrazy dźwiękonaśladowcze, tak, albo, albo takie, które właściwie tylko ustawiają jakieś minimalne, minimalne spojrzenie na tę scenę, tak, albo właśnie ucinają, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tak jak wiesz, wydaje mi się, że to jest też to jest nie tylko to, o czym powiedziałaś przed chwilą, że to jest jakoś pozwala im wybrzmieć, nie? A że to jest też takie celowo zagęszczające semantycznie, tak. że wiesz, że tak właśnie jak sobie pomyślałem o tym, jak w tych scenkach, które gdzieś się dzieją w autobusie, w środkach transportu, nie? To właśnie jakąś taką scenę ucinasz słowem jazda. No mi się to bardzo podoba, nie? No bo to jasne, jest taki sygnał, że jazda, że ruszamy tym autobusem, nie? Ale że to jest jazda też tak naprawdę, że teraz dopiero ten cyrk na kółkach się dopiero rozkręci, który tutaj kawałek wrzuciłaś. Tak, zgadza się. Co jest dość interesujące, było dla mnie, bo to jest zawsze jakaś forma ryzyka, kiedy takie zapiski się zestawia, bo kiedy się na przykład, dajmy na to, opowiada jedną taką scenkę, kiedy ma się zanotowaną jedną taką malutką sekwencję, kiedy się gdzieś powiesi w jakimś tam na przykład miejscu internetowym, no to powiedzmy dalej dostaje się czasami jakieś informacje zwrotne na zasadzie, że komuś się to dobrze czyta, komuś nie, że to jest bardzo skondensowane. Natomiast nikt mi jeszcze nie powiedział, może akurat pomyślał, a nie powiedział, nie wiem. Natomiast pytań o to zgęszczanie, o styl tego zgęszczania, o to dlaczego to tak wygląda, było sporo. Natomiast nikt nie powiedział, że ta osoba, która mówi czasami dosłownie właśnie to takie na zasadzie, oho, naprawdę, czy to, i w ogóle nic więcej nie mówi, że ta osoba jest niewyrazistą obecnością albo że nieczytelną obecnością. Jakoś nie dostałam takiej informacji zwrotnej, co jest bardzo interesujące, no bo w gruncie rzeczy to trochę mało jakby jest tutaj tej osoby. Natomiast jej psychologicznie jest bardzo dużo, jak się okazuje, i to jest, nie mówię teraz o swoich doświadczeniach w żadnym razie, jakby referuję, tak. Wiesz, referuję reakcje, w których usłyszałam, że te odpowiedzi są odpowiedziami, które raz oczywiście jasne, że zgęszczają i prowadzą jeszcze dalej tego, kto mówi, czasami podtrzymują ten mikrodialog, bo opisów tutaj osób w zasadzie Państwo prawie, że nie macie. Tutaj są rzeczywiście tylko ledwo sygnały tego, kto wchodzi na scenę. Reszta sceny ma się zrobić sama i ma się zrobić słowami, kwestiami wypowiadanymi. Także wycinam bezlitośnie absolutnie wszystko to, co by mogło być oczywiście wizualizujące, bo na przykład można by się dowiedzieć, jak wygląda ta dziewczyna, która mówi, ale to by było już troszkę co innego. Ja staram się sprowadzić scenę do takiego stelażu, jakby to rzeczywiście było coś, co dociera do uszu, a nie do oczu nawet dosłownie. Tak się staram pracować, bo tak sobie założyłam, że tak będę robić. Natomiast ta obecność mówi to minimum, które pozwala chyba jednak się domyślić, kim ona jest w tych swoich psychologicznych czy psychicznych gestach, bo to są trochę takie gesty słowne. To są takie sytuacje, w których gdybyś sobie to przedstawić, to ta osoba by robiła różne miny i różne gesty. Ta osoba byłaby usytuowana jakoś wobec tego świata. Także to minimum staram się, żeby to minimum w tym zapiskach, bo nie musi być oczywiście jakieś minimum, żeby ono było znaczące. To jest nawet czasami po prostu znak zapytania, nie? Tak. No, w ogóle znaki przystankowe jako moje kwestie, tak. Tak. To są całe scenki, tak. Scenki, całe zestawy gestów bezsłownych, tak.
W ogóle nie powiedziałem na początku, że też zachęcamy Państwa do zabierania głosu. Jak najbardziej proszę się włączać. I tak samo osoby, które nas oglądają, naszą transmisję, to też zachęcamy do pisania komentarzy, też będziemy starać się na nie patrzeć i odpowiadać na bieżąco, więc prosimy też o włączanie się, jeśli Państwo chcieliby o coś zapytać albo coś skomentować, coś dodać od siebie. Bo mówiłaś trochę teraz o tej stronie siebie jako bohaterki, narratorki. Jak się chciałem jeszcze zapytać o związek z języka z tym, co społecznego się dzieje za tym językiem. No bo właśnie, to też w świetle tego, tak, o czym rozmawiamy, to wydaje się takie bardzo wyraziste, że tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego szkicowania, tak, tła społecznego, nie potrzebujemy, żeby odmalowywać całą postać, tak, jakby mamy kilka zdań, tak, jak jedną, dwie wypowiedzi i już ten język nam bardzo dużo mówi. Tak, no jakoś oczywiście jasne, że on wtedy nie działa na konto, no może poza tymi bohaterami w miarę stałymi, którzy się pojawiają, bo trochę kilku tych bohaterów stałych powiedzmy jest. Natomiast ci bohaterowie, którzy się przetasowują już tak no, zupełnie w takim rytmie, nie wiem, no jazdy autobusowej czy pociągowej, to jest trochę inna rzecz. I oni rzeczywiście reprezentują się tylko ten raz. Z tym, co mówią, w tym się reprezentują. I chyba charakterystyczne, mam wrażenie, kiedy ja słucham miasta, jest to, że mnie oczywiście nie tyle dzielnica się różni od dzielnicy, pewnie też by się dało o tym pogadać, ale tutaj może mniej. Natomiast różne miejsca mają jakieś takie swoje idiolekty trochę. Poza tym bardzo duże różnice są nawet na wysokości pokoleniowej, czyli to po prostu, nie wiem, no, rozmawiają młodsi i starsi, ja mam wrażenie, że rozmawiają osobne plemiona, to znaczy, że każdy zasuwa swoimi przekonaniami i że bardzo często rozmowy rzeczywiście polegają na zderzeniach przekonań, a nie na faktycznych dialogach, tak? I to takich faktycznych w tym sensie, żeby ludzie chcieli uwspólnić jakiś horyzont, tak? Niekoniecznie. Przy czym naprawdę te zestawy słów ja się staram też jakoś o to, żeby o taką minimalną czytelność, bo czasami ja słyszę naprawdę też takie zlepki słowne, które też no, nie zawsze mogę zapisać, tak? To znaczy na przykład, jeśli są bardzo żargonowe, bardzo, bardzo wiesz, przesycone już tak radykalnie, tak? Natomiast czasami niektóre słowa rzeczywiście daje się jakoś złapać i te słowa mogą wchodzić w konfrontację, wkurzyć, nie wiem, zastanowić kogoś, kto w jakimś sklepie tramwaju, na ławce, w parku będzie próbował wymienić z tobą, nie bezpośrednio może, ale z kimś innym jakieś tam parę zdań. I to są spore różnice. To znaczy spore są różnice, te przekroje społeczne, nie na poziomie nawet statusu materialnego, chociaż też, ale wiekowo i to są bardzo duże przetasowania. Ale to też wydaje mi się, że u ciebie jest takie bardzo, bardzo nieoczywiste. To znaczy, też pokazujesz dużo takich przykładów, gdzie różne osoby sięgają, czy jakoś samo to z nich wychodzi, nie? Takie formy językowe, takie wyrażenia, które są właśnie z zupełnie innej grupy, tak? A to też się zdarza, to prawda. To też się zdarza, przy czym to, wiesz, to ma bardzo różne, myślę sobie, jak w tej chwili sobie staram się sama myśleć o tych zapiskach, to ma bardzo różne powody, nie? To są takie trochę protezy słowne, którymi się wtedy wymachuje. A te protezy słowne, którymi się wymachuje, no to są takie trochę zaczepno-obronne czasem działania, prawda? Bo to nie są rzeczy głęboko. Bardzo dużo tych zaczepno-obronnych. Tak, to, bo to jest nawet w jakimś stopniu świadome, nawet w dużym stopniu świadome, ponieważ spisywanie miasta, w ogóle wszystko,
wszystko rządzi się jakąś selekcją. No nie da się dać wszystkiego. To Białoszewskie spiszę wszystko, o którym zawsze sobie jakoś tam z uśmiechem rozmawiamy o tych różnych postulatach tego takiego kumulowania. Tego się kumuluje oczywiście dużo. Natomiast też się robi selekcję i nie mówię nawet o selekcji materiału do książki, tylko mówię o selekcji tego, co się w ogóle notuje. Ta przestrzeń, chyba od tego też zaczęłam tę naszą dzisiejszą rozmowę, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, już to sygnalizowałam. Ta przestrzeń społeczna to jest w ogóle przestrzeń jednak w jakimś stopniu agonu. Ten agon nie jest, oczywiście nie definiuje wszystkich naszych relacji, bo byśmy zwariowali. Poza tym, no oczywiście nie jest też, nie jest jakby wyłącznym trybem. Natomiast pomijanie tego i pokazywanie tej przestrzeni jako takiej przestrzeni uładzonej, powiedzmy, wycofującej zupełnie te zaczepno-obronne, to chyba jest dobra formuła, prawda, działania, bo ta zaczepno-obronność może się realizować akurat w przeciwieństwie do pogłębionych form kontaktu właśnie na krótkich stykach energetycznych. To są te momenty, w którym my się stykamy, w których my się o siebie ocieramy w przestrzeni miejskiej. Otarcie powoduje albo wyzwolenie się ciepła, tak powiem. A ciepło się niekoniecznie musi kojarzyć oczywiście z idyllicznym ciepłem, czasami też jakąś energią jakiejś formy, nie wiem, no nawet złości, czy no różnych emocji, krótko mówiąc, ale też może czasem przeskoczyć iskra. Ta iskra nie zawsze jest iskrą, tak jak już mówiłam sobie, porozumienia, czasem jest iskrą nieporozumienia. W każdym razie te formacje zaczepno-obronne to czasami bywają właśnie też te gotowe formuły, którymi my się posługujemy. A w celu dowolnym, no to już trzeba by było na to też spojrzeć, po prostu prawdopodobnie sobie przekroić konkretną sytuację i zobaczyć, dlaczego ten człowiek to akurat zrobił. Ale tak, to znaczy język bywa czymś, to język, który czasami mamy naiwnie bądź nie za coś takiego, co za nami podąża, czasami ten język nas właśnie na takich krótkich stykach emocjonalnych widać, jak on potrafi nas wyprzedzić i jak potrafi kogoś po prostu zahaczyć raptem, nie? To nie jesteśmy oczywiście my w pełnej naszej reprezentacji psychicznej. To są jakieś strzały, to są jakieś formuły, którymi my możemy na przykład kogoś zdominować. Ja dzisiaj strasznie zaczepnie się tutaj o tej książce wypowiadam, ale jest to naprawdę kawał naszej przestrzeni społecznej, w której my się poruszamy. Zdominowanie oczywiście nie musi być jakoś, bo to są momenty, to mnie zresztą w ogóle fascynują, wiesz, takie momentalne interakcje, nie taka sytuacja, w której ktoś kogoś ma już w swojej przestrzeni wewnętrznej, życiowej, w której musi rozpracowywać z nim relacje przez lata, chociaż też, ale to jest zupełnie, to nie jest o tym ta książka. No może, nie wiem, jedna bohaterka ma mnie w jakimś tam swoim horyzoncie mocniej, ale to też jest opowiadane bardzo skrótowo i też nie jesteśmy w głębokiej, jakby wewnętrznej relacji. Natomiast na takich krótkich stykach rzeczywiście język bardzo często nami rządzi. Poza tym chyba, co też jest widoczne, myślę, dla czytelników, którzy przynajmniej przez część tej książki sobie przewędrowali, to jest to, że w ogóle ta przestrzeń społeczna, poza regułami uprzejmości, w co chcemy wierzyć i czasami tak jest, rządzi się też takimi niestety regułami, jakby to powiedzieć, dominacji. No to jest tak jak w ludzkim stadzie, no po prostu jeden drugiego będzie próbował przynajmniej na tym krótkim odcinku zrobić i pokazać, że to on nie będzie mówił pierwszy dzień dobry, tylko że on poczeka, aż ty na przykład powiesz, albo że tego nie powtórzy po to, żebyś ty się poczuł na przykład już trochę niżej. I tego typu rzeczy jesteśmy w stanie wyłapać na absolutnie minimalnych stykach społecznych. Nie potrzeba do tego wielkiego obcowania. To są strzały krótkie. I te strzały krótkie mogą się wydarzać w bibliotekach, mogą się wydarzać w tramwajach, mogą się wydarzać w naszej przestrzeni pracy. Mówię o tych właśnie niepogłębionych, nie większych, nie tych dużych rozmowach, które się rządzą inną ekonomią, uczuć, emocji, a no w ogóle inną. No, bo dużo jest tutaj takiej też no, jakiejś nieporadności czy nieporozumień komunikacyjnych, no, ale to, tego o czym mówisz, mam wrażenie, że jest jeszcze więcej, że jakby wiesz, jak spojrzeć na tę książkę właśnie trochę jako taki wziernik w tą miejską logosferę, to co poruszając się po mieście słyszymy, co ludzie do siebie mówią, i to no właśnie to tak nie tyle już
Pominimy te uprzejmości, bo ich to w ogóle jest mało, tak? Ale jest właśnie dużo jakichś takich nieporadnych kwestii, jakichś takich nieudanych prób, ale jeszcze więcej jest no, tego, tak, co mówiłaś o tych próbach dominacji, nie? które też są skądinąd nieporadne, tak? Bo to trudno to, nie wiem, trudno to porównać do jakiegoś pojedynku słownego, no bo żaden to pojedynek. Gdzie tam, prawda? Gdzie, zapasy no to też nie są, no bo to chodzi raczej o to, żeby odsunąć kogoś od, prawda, a nie żeby się siłować, nie? Że to jest jakieś takie dźganie się bardziej. Dlatego ale w taki, prawda, to też mało udany sposób. Tak, dlatego powiedziałam o tym, wiesz, o tych właśnie ruchach zaczepno-obronnych, bo rzeczywiście ta przestrzeń wokół nas, zresztą również te gesty życzliwości, które też tutaj się, bo to jest też sporo takich obserwacji, które są obserwacjami, które są, mają jakby inny background, to znaczy one, znaczy background niby ten sam, oczywiście zasadniczo miejski, natomiast one pokazują na przykład to sytuację, nie wiem, rozczulenia jakiegoś, na przykład są takie momenty, w których dziecko bądź ktokolwiek inny wkracza w tę przestrzeń i raptem się okazuje, że zaginają w inny sposób. Mnie jakoś zależy na tych kadrach widzenia, takich kadrach, jakie faktycznie są, jeśli można mówić o takiej faktyczności, ale o takim przełożeniu tego na obserwację tej realnej nieporadności, tych realnych potknięć, które mogą się przytrafić, dlatego że ja sobie z tego układam nie idealizowany, ale jakoś realny kolaż. Oczywiście ten kolaż, no nie powiem, żeby się układał w jakoś spójny może portret społeczny, ale jak masz setki takich kadrów, to w końcu układa ci się z tego jakaś społeczna twarz. Oczywiście ona nie jest, nie mam żadnych roszczeń co do tego, żeby to był jakiś kompletny portret, bo w ogóle nie o to tutaj chodzi. Natomiast to nasłuchiwanie, zresztą też te słowne potknięcia, oczywiście są notowane nie dlatego, że ja się nad jako taki chodzący, nie wiem, reaktywny nasłuchiwacz, że ja się nad ludźmi znęcam. Nie. Tylko ja mam wrażenie, że właśnie z tego, z tych różnych potknięć też coś wychodzi. To znaczy, tak jak z wielu takich przesłowień, nieporozumień słownych, styków słownych, nieudanych komunikacji, że one bardzo dużo o nas mówią i o tym, w jaki sposób właśnie działa język, jak my czasami nasze reakcje się mu wymykają, albo jak właśnie nieporadnie jesteśmy w stanie siebie wzajem dotykać, tak? Czyli krótko mówiąc, poznawczo mi to mówi w rezultacie więcej mnie osobiście, o człowieku w przestrzeni miejskiej, niż właśnie uładzona komunikacja, bądź takie szermierki, w których być może byśmy wpisali więcej treści, ale one były, powiedzmy, takie na poły sceniczne. A ta scena, ruchoma scena miasta nie rządzi się takimi regułami. Tak, no to jasne, nie? że to, co piszesz, to nie jest śmiechu warte. Nie? To nie chodzi o to, że ktoś się potknie językowo. Nie, nie, nie tylko to, o to, że coś to robi jakby z... Co tam jest, gdzie się potykamy. Tak, jakoś to zagina przestrzeń, to znaczy coś się wtedy dzieje z tym. Zresztą jeśli taka po prostu zwykłych pomyłek słownych, które nie prowokują tej przestrzeni miejskiej do tego, żeby wyprodukowała jakieś pole energetyczne, na które ja mogę zareagować i to zapisać, to oczywiście też nie notuję. To znaczy nie ma, krótko mówiąc, oczywiście nie jest łatwo opowiadać o takich regułach selekcji, jakich się dokonuje, ale oczywiście nie spiszę, ponieważ nie pisze się wszystkiego. To nie spisuje się po prostu pyskówek, które są nieproduktywne dla zrozumienia nas, jakby to powiedzieć, w naszej przestrzeni. Tylko no, ja muszę wyczuć tę specyficzną taką energię mentalno-słowną, z która, kiedy ktoś to przeczyta, zobaczy, że coś w tej scenie jest. Nie tyle, że coś się wydarzyło między tymi ludźmi, oni się mogą rozejść i mogą zapomnieć. Ja mam akurat tę właściwość, że ja różnymi stykami społecznymi, niezależnie od tego, co tutaj spisuję, ja nimi myślę. To znaczy, rzeczywiście niezależnie od tego, co ja dam do takiej książki, bądź co spiszę w sieci, ja rzeczywiście nam jednym obserwatorem właśnie takich różnych uderzeń, można powiedzieć, ludzi o siebie jestem. Także coś mi to daje. Natomiast oczywiście notuję tylko te scenki, które jakoś pracują. I językowo owszem, przy całej ich właśnie bezradności czasami wobec tej materii słownej, ale też mentalnie. Jeśli coś, no jakiś obraz nas z tego w rezultacie jednak musi wynikać.
Słuchaj, przeczytałabyś parę takich przykładów i tych takich ruchów zaczepno-obronnych i tego zaginania przestrzeni, o którym mówiłaś? No teraz trzeba by się było to teraz przygotować do takiego odwiertu. Natomiast no kilka jakichś, to teraz pytanie, które tu są szczególnie zaczepno-obronne. Jak będziesz miał pomysł na jakiś taki, to bardzo proszę. Ja tutaj mogę, bo tutaj, znaczy rzeczywiście te typy tych zapisków są różne. Akurat otworzyło mi się, bo tak sobie włożyłam długopis na takim zapisku, który już co prawda kilkakrotnie czytałam, ale on jest o tyle specyficzny, że on jest jednocześnie oniryczny. A raczej, że zahacza o ten żywioł senny, który ja zresztą bardzo też lubię eksploatować, tylko w tej książce jest go relatywnie nieco mniej niż w książce poprzedniej. Natomiast dobrze, no to więc może pierwszy ten senny już, żeby odhaczyć, skoro powiedziałam o tym żywiole onirycznym. To posłuchajcie Państwo pierwszego i zaraz przeskoczymy może do czegoś takiego bardziej jeszcze w tej przestrzeni miejskiej, bo to jest akurat zapisek związany z jedną relatywnie stałą bohaterką tej książki, staruszką od ciśnienia, czy od pomiarów ciśnienia, ścieśnioną do staruszki od ciśnienia. Tak, wszystkim się coś śniło dziś. Dzwoni staruszka od ciśnienia. Pani Elizo, spotkałam premiera. O, we śnie spotkałam, na chodniku, na Gagarina. Szedł z psem, nawet podobnym z twarzy, znaczy z pyska. No, wie pani, o co chodzi. I ja mu mówię, słuchaj, już nie szukaj, ja od ciebie kupię ten kraj. A on do mnie, dobra, ale tu wszędzie podsłuchują, nawet w autobusach. To ja mu, ja tu mieszkam, na Sieleckiej, u mnie wypełnimy formularz. Bo on miał taki specjalny formularz sprzedaży. Ja wpisałam swoje dane, a on jakiś taki roztargniony. To mu dałam walidol i mówię, słuchaj chłopcze, skup się, bo to cała moja emerytura, drugiej nie dam. A on, w sumie to przykro, że tak się skończyło, że emerytce sprzedaję. To ja mu, słuchaj, na Żoliborzu, to by ci nawet emerytury za to nie dali. Dałam mu amol na drogę, nie wiem po co w sumie, nie zasłużył. No, i tak kupiłam Polskę. Dobrze. No więc tak, to był zapisek rzeczywiście z udziałem żywiołu sennego. A teraz spróbujemy jeszcze może. Były takie zapiski związane z jedną aferą, która się przetoczyła nam przez kamienicę. Mianowicie aferą związaną z kotem. A to też pani staruszka była w nią bardzo mocno zaangażowana. Pukanie. Tak, żeby Państwu dać pojęcie o mniej zaczepno-obronnym również, ale jednak też jeszcze troszkę innym żywiole. Pukanie, gość z administracji. Ech, wie Pani o kocie staruszki z parteru? Ja? Tak, cokolwiek. Jest konflikt. Ona i ta familia imprezująca. Pismo dostałem. Jak Pani chce, przeczyta. Kserówkę zostawiam. Pismo. Wszyscy Państwo orientujecie się, że kot z parteru został znaleziony padły kilka dni temu pod sklepem. Opinia sąsiedzka potwierdza starość kota i fakt, że i tak by zdechł. Pani starsza z numeru mieszkania 2 ma paranoję, na gruncie której domniema, że zabiłem jej kota. To są pogróżki. Nasza rodzina ma wręcz tradycję szanowania każdego zwierzęcia, w tym kota. Gdyby była wątpliwość, to moja babcia poświadczy telefonicznie, jako osoba dla pani starszej wiekowo wiarygodna. Pani starsza ocenia po poszlakach typu wygląd i sposób mówienia, co mi zarzuca. Ja też mógłbym zarzucić pani starszej jako sąsiad, że się przykro wyraża do ludzi. Te objaśnienie kseruję Państwu, żebyście mogli się dowiedzieć, jak z mojej strony wygląda sprawa kota. Zapewniam Państwu, że nie przyłożyłem ręki do kota z numeru 2 mieszkania na parterze. Koniec tego zapisku. I zaraz przeczytamy może jeszcze jakąś scenkę miejską, chyba że masz jeszcze jakąś propozycję inną. Słuchaj, ja bardzo, bardzo, bardzo lubię te zapiski autobusowe. Tu mi wpadła w oko ta z 177
strony, a ze 167 autobusów. 107, dobrze, już przewijam sobie. Panna w wieku licealnym, tak? Tak, tak. No, 167. Ona jest rewelacyjna. 167, panna w wieku licealnym, z intonacją aktorki z rekonstrukcji telewizyjnych. Nadaje w słuchawkę. Mamuś, no tak właśnie chciałam cię usłyszeć, mamuś. Pauza. Jak to zły sen? No co ty? Pauza. Weź, jaki papież, tfu, tfu, zrób za siebie, tfu, tfu. Skandując, tfu, tfu, dziobie paznokciem smartfona. Mamuś, my ci z Pawłem fundujemy pazurki w piątek. Powiedz, że się cieszysz. Słodzi się niemożliwie, liżąco. Z biżuterią zrobisz na blaszce i o papieżu zapomnisz. Pauza. Mamuś, wracam do domku, uczyć się, całuski. Rozłączę, gość obok. Co za papież? Chyba ten poprzedni. Aha, ale o co, Kaman? Nie pierdol, tylko mi kasę oddaj. Muszę na tipsy mieć. W Boże ci oddam. Będę na procesji. Cały dzień? Dla ciebie cały, debilu. Proszę bardzo. Macie państwo zupełnie inną rozmówkę. A tutaj czytelnia humanistyczna widzę. Tak, no tutaj, ale ta czytelnia humanistyczna to jest taka bardziej tu receptywna. Park Dreschera, starsze na ławce. Ja do szpitala chętnie. Co pani? Na życiu na gorąco oszczędzam. Częstują jedzeniem. Salowe? Pacjenci. Ale tam się nie da żyć. Nie, nie. Dostałam salę z babką, co ciągle wrzucała monety do telewizora i oglądałam za cudze. Niby. Ksiądz pod ręką, lekarze. No ale choroby. Każdy coś ma. Ja nie, odpukać. A jak z głową? No wie pani, bo gdyby pani miała coś z głową, to by pani mogła psychiatrycznie. Tam też jest ciekawie. Też coś. Tak pani źle? Nie. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest, dłuższy zapisek, ponieważ on jeszcze przechodzi w inne coś. Ja bardzo chciałam przeczytać. Aha, no dobrze, to mam jeszcze jeden pomysł na przeczytanie kawałka, ale może 227 jeszcze, bo tak mi się otworzyło z tych, powiedzmy, religijnych. Mhm. Sklep na dole, babcia z wnuczkiem. Babcia, a gdzie się urodził Jezus? W Betlejem. Ale nie w Polsce? Pan Jezus się ciągle rodzi w Polsce. Bo napisałem, że nie w Polsce, ale nie pamiętam kraju. Napisałeś? Na kartkówce z religii. Coś ty tam jeszcze napisał. Że się urodził w żłobie u Arabów. Taki wstyd. Ale napisałem też, że przyszły do niego woły i osły z Polski, żeby mu nie było smutno. Osły z Polski i królowie z Afryki. Nie będzie prezentów. Za co? Wiesz, co sobie ksiądz o twoim domu pomyśli? Nie pomyśli. Ja dopisałem, że u nas jest zawsze puste miejsce po Bogu. Przy stole. No. Więc to są właśnie takie mniej więcej. Znaczy to mam nadzieję, że to daje jakieś minimalne pojęcie o tym, jak to idzie. Oczywiście idzie za każdym razem jeszcze inaczej. Jest tutaj coś takiego, drodzy państwo, co się nazywa folder inne. To tak na marginesie. To folder inne ma trochę jeszcze odmienną specyfikę, ponieważ są to listy przysyłane przez ludzi, bo jak wiecie państwo, ci, którzy macie Facebooka, pewnie jakoś tam wszyscy mamy, jest ten folder inny, do którego czasami piszą czytelnicy, no czytelnicy albo jacyś ludzie, którzy się chcą z człowiekiem skomunikować, a nie mają go w znajomych. Z tego wynikają różne zabawne rzeczy i tutaj chyba też, znaczy to świadomie ta książka jest obramowana, jakby nie żadnym moim przedsłowiem, w którym ja tłumaczę po kolei, jak to jest, że ja, dlaczego ja to napisałam i o co mi w ogóle chodziło. Tylko sobie po prostu zapisuję te, gromadzę zapiski na tej zasadzie, to znaczy książka zamyka się i otwiera tym, w jaki sposób do mnie napisano, a nie tym, co ja sobie myślę na ten temat. Czyli krótko mówiąc, reakcja społeczna atakuje. Daj może jeszcze folder inny, jeśli mi się to szybko znajdzie. Aha, no dobrze. Może taki. Szanowna pani, czy udziela pani tak zwanych korków z polskiego? Jestem ojcem dwóch licealistów, co do których mam plany kontynuacji biznesu. Obaj przejawiają dyspozycję do polskiego, która martwi mnie w świetle powyższym.
Zaobserwowałem pani twarz w jakimś programie w telewizji i zdaje mi się pani doświadczona przez swój zawód. Chciałbym zaproponować krótką współpracę w postaci spotkania uświadamiającego o braku perspektyw, jaki czeka polonistę. W razie wysokiej satysfakcji zaproponuję jeszcze kilka lekcji, oferty Durku i coś o poezji, bo teraz ostatnia prosta do uzyskania szóstki u nauczyciela z tak zwanym powołaniem. Rozumiemy się, łączę. No, więc krótko mówiąc, jest to sformatowano kocką, napisano do niej i stwierdzono, że kocka może oczywiście być tutaj zleceniobiorcą tej konkretnej akcji społecznej. I od takich rzeczy zaczyna się i kończy ta książka, nie od dywagacji kockiej na temat tego, jak to dobrze pisać książki. Ale wiesz, bo te listy do Froderu inne to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że to też uderza, ile w tych kolejnych zanotach wychodzi takich fragmentów jakoś przekształconych, zniekształconych fragmentów tego dyskursu pedagogicznego, dyskursu szkolnego, ile wychodzi tego dyskursu kościelno-katolickiego, ile wychodzi tego dyskursu medialnego, nie? Że to są te rzeczy, które właśnie, wiesz, ludzie do siebie mówią w sklepie, w autobusie, w tych sytuacjach, kiedy następuje ta komunikacja w taki niekontrolowany sposób, nie? Że to wyłazi. Tak, ponieważ jak się zacznie rozumieć, czy zacznie się to czytać, w jaki sposób język nami gada, to my mamy takie, jakby to powiedzieć, mamy gotowe całostki mentalne, czy podłapujemy te całostki. Oczywiście nie mówimy zupełnie, jakby to powiedzieć, nie jesteśmy może do cna zaprogramowani, ale częściowo jesteśmy. Te kawałki tego, tak jak powiedziałeś, tego pedagogicznego dyskursu, no je bardzo widać oczywiście w takich zderzeniach, jak ten Folderinne, co przed chwilą przeczytałam, ale ogólnie oczywiście mówimy takimi wgranymi, gotowymi szablonami intelektualnymi, ale też tymi szablonami, które nam szczególnie jednak współgrają z naszymi emocjami zbiorowymi. I te emocje zbiorowe, no nieprzypadkowo, tak jak powiedziałeś, mówimy właśnie tymi rzeczami, te całostki religijne oczywiście to też nie są, to czasami tylko są jakieś ekspresje pobożności, natomiast bardzo często to są właśnie też takie formuły, którymi my się możemy albo właśnie obronić, albo kogoś zinterpelować. Tak moralizatorsko-kaznodziejskie. Mniej więcej, albo takie jakieś przeświadczenia co do tego, w jaki sposób my musimy jakby bronić pewnych wartości, ponieważ tylko że ta obrona to są odruchowe akcje. To są w ogóle podprogowe reakcje bardzo często, co jest interesujące, że to nie jest tak, że ktoś siedzi i wygłasza na przykład na temat swojej głębokości, swoich przeżyć religijnych, bo tego nie zrobi w takiej przestrzeni. Natomiast to są właśnie takie sytuacje, w których bardzo często, nie wiem, to czasami są to kwestie pokoleniowe, że rzeczywiście młodego człowieka prowadzi taka, nie wiem, babcia opiekunka, matka może rzadziej bardziej, to często są jeszcze większe rozsunięcia wiekowe i reaguje od razu na to, wychwytuje. To jest właśnie takie charakterystyczne, że nie wiem, dziecko mówi, ona nawet nie dosłyszy do końca, co ono powiedziało. Wystarczy, że pojawi się jedno słowo, które jest słowem niepokojącym co do tego, czy aby to dziecko ma odpowiednio w głowie i babcia reaguje od razu gotowym chwytem judo na to, co to dziecko być może ma nie do końca, nie? Czyli czego się obawia. To jest background lękowy w ogóle naszej komunikacji w Polsce. To o czym powiedziałeś, to znaczy te gotowe skrypty komunikacyjne, jeśli tak można powiedzieć. One są bardzo często, nie tylko są związane z tym, że może nie wykazujemy jakiejś szalonej refleksyjności na co dzień zwłaszcza, ale też dlatego, że my się szalenie boimy. To znaczy szalenie się boimy siebie wzajem, szalenie się boimy utraty gruntu, to w tym wypadku dla tej babci powiedzmy gruntem będzie to, że ona będzie pilnowała sposobów wyrażania się dzieciaka, bo za tym jest jakiś świat tego dzieciaka, który albo się trzyma w kupie, albo już się zaczął rozwalać z jej perspektywy. W związku z tym ona musi to docisnąć kolanem i musi go uspokoić na przykład, nie? Także to jest ciągle to, o czym żeśmy sobie przed momentem gadali o tej zaczepno-oporności, to ma ten podkład jakby taki ogólnolękowy, no. Tak. I to jest chyba, i dlatego dlatego ta amortyzacja i ta strefa zgniotu, to zgniatanie i amortyzowanie jednocześnie komunikacji dzieje się na takim poligonie wymiany.
wiesz, takiej niepełnej, kalekiej, ale tak to, ta kalekość jest nie tylko związana z tym, że ja oczywiście no szybko, jakby to powiedzieć, reaguję na nasze, na żywy język, a nie na język, który ja sobie programuję go i sobie wymyślam, ale też dlatego jest taka, że po prostu ta nasza przestrzeń jest w znacznej mierze tak. I jestem też ciekawa, czy pani od ciśnienia wie o tym, że jest bohaterką książki. Czy odbyła się taka rozmowa? Po prostu takie pytanie warsztatowe. Wie. Wie, aczkolwiek nie interesuje jej to za bardzo. A czy nie interesuje? Ona ma akurat, ona ma bardzo dobre... Gorzej, zapytałbym o gościa z administracji, bo jego mogłoby interesować. Jego by mogło interesować. Czy oni są oczywiście odpowiednio pseudonimowani, co jest tutaj warunkiem sine qua non. Także tutaj nie ma żadnej osoby, która by była z imienia, nazwiska, w ogóle z imienia nawet znana. Tak, to czy ona wie, nawet rozważałam, ponieważ jest tutaj kilka takich podprowadzeń pod to, rozważałam, czy nie umieścić w tej książeczce rozmowy na ten temat, ponieważ ta rozmowa była przeurocza absolutnie i rzeczywiście by się nadawała do tego materiału. Znaczy ona, przede wszystkim ona akurat w przeciwieństwie do zdecydowanej większości tej gadaniny, która nas otacza, akurat staruszka od ciśnienia jest osobą, która sama filtruje i rozumie różne absurdy naszej rzeczywistości i ma do tego rzeczywiście arcydystans, dlatego jest głęboko rozbawiona również moją działalnością i do mnie również ten dystans trochę żartobliwie życzliwy ma. Natomiast większość świata pracuje inaczej oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o tryb powstawania, tryb notowania tego, ja bardzo często notuję rzeczywiście na gorąco, przy czym to nie jest to, co ostatecznie z tego wychodzi. To ja minimalnie pracuję, nie pracuję długo nad tymi formami. Jakoś relatywnie niedługo, ale troszkę tak, to znaczy czasami to pracowanie polega na scedzaniu jeszcze, nie na rozbudowie. To w rezultacie na jakimś takim, no oczywiście dodaniu jakiejś ramy, na dopracowaniu jakimś minimalnym, no plus doprowadzeniu tego do tej formy, o którą wielokrotnie mnie pytano, dlaczego na przykład to właśnie nie jest chociaż rozbite na jakieś małe scenki dramatyczne, skąd takie radykalna jazda, tak, na zasadzie sekwencja po sekwencji, sekwencja po sekwencji, ale tak, znaczy ja naprawdę miałam sporo różnych notatek rzeczywiście w telefonie, jeszcze ciągle z jakimś tam kapownikiem, jak mi się cokolwiek przytrafia takiego, co mi się zahaczy. Stosunkowo rzadko ostatnio w ogóle mam, co mnie martwi, dość jałowy czas łowiecko. Bardzo to jest smutne. Ale łowiectwo niestety jest zależne, takie łowiectwo, które reaguje na język, jest też zależne od tego, na ile my się też zderzamy, ale też na ile rozmawiamy. To znaczy ale to serio, to znaczy wydaje mi się, że średnio biorąc jakieś tam 4-5 lat temu, znacznie więcej słyszałam rozmów, które nie tylko w sensie, że były produktywne z perspektywy takiego notowania, ale w ogóle uderzało mnie to, że było sporo jakichś takich różnych wymian. Ja od jakiegoś czasu jeżdżę w jakichś autobusach, w których poza ewentualnym jakimś albo dzień dobry, albo wkurzeniem, nie zauważam specjalnie żadnej wymiany, która by była dla mnie produktywna. Czyli zgęszczonych różnych emocji, od dobrych po złe, zauważam sporo. Natomiast tu by trzeba było jakby zrobić jednoosobowy performance, albo na przykład zacząć samemu inicjować jakąś akcję, czy coś mi się zdarzało czasem, ale w desperacji. Ale oczywiście chyba że mówimy o takich przestrzeniach, w których ja po prostu pracuję, bo też tu Ksawery wspominał o, nie wiem, bibliotekach i tak dalej. Wbrew pozorom one też są miejscami różnych zabawnych dialogów, różnych zabawnych zderzeń, zwłaszcza kiedy mówi się do mnie i na przykład się mówi do mnie jako do osoby, która też
też nie do końca spełnia jakieś sformatowane oczekiwania co do na przykład obecności akademika w przestrzeni publicznej. Na przykład ciąga za sobą torbę, jakoś na przykład, nie wiem, reaguje mimicznie na różne akcje, zachowuje się nie do końca konwencjonalnie wedle tego skryptu, który mamy w głowie. Ja od niego bardzo często lekko odstaję, nie jakoś bardzo być może, no znaczy nie mnie to oceniać, ale lekko tak. I to lekkie odstawanie powoduje jakieś reakcje. Założenie, że można mi o tym powiedzieć, oczywiście jest bardzo słuszne, aczkolwiek ja oczywiście mogę również to potem przemyśleć, prawda, na przykład zapisać, nie? A nie w kategoriach oczywiście donosów, tylko w kategoriach donosów rzeczywistości, mówiąc białoszewskim, czyli właśnie takiego materiału, który później składa się na nasz jakiś zbiorowy obraz. Ale tak, ja dość często, pierwszy odsiew jest dość często rzeczywiście spisywany ręcznie, komórkowo albo gdzieś tam jakoś przy okazji, gdziekolwiek mi się tam uda. Jeśli uważam, że w ogóle coś mogę z takim zapiskiem dalej zrobić, jak nie, to nie. I no, później sobie jakoś to tam minimalnie może dopracowuję. Dopracowuję właśnie w kategoriach z takiego skroplenia. Wywalam czasem niektóre takie łączniki, które mi się zanotowało, uważam, że są niekonieczne. A raczej pracuję na skrót, a nie na rozbudowę. Czyli w rezultacie są krótsze potem. To jest, znaczy ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie tego, bo to było bardzo dawno temu, to było z jakieś 6-7 lat temu. A znaczy to było, czy mniej więcej puenta była taka, że to spodziewało, żeby się po mnie tego spodziewała, tylko a było to jednocześnie tak, ona powiedziała coś tak, bo ona zawsze mnie beszta, czego tutaj akurat jest bardzo dużo w tej książce. Ta, pani Elizo, czy pani jeszcze żyje, nie? A czy pani już śpi? Jak pani w ogóle ignoruje to, że oczywiście mówię, że już w zasadzie taki zasuwa dalej, prawda, o różnych tam rzeczach. Także to była taka mniej więcej interpelacja w stylu, że no nie musi mi pani tego pokazywać, ja i tak naprawdę po prostu nie potrzebuję tego oglądać, ale była zadowolona. To znaczy nie była taka sytuacja, że Jezus Maria, krzywdę dziecko mi zrobiło, tylko zrozumiała, że rzeczywiście jest to przede wszystkim chyba, co było tutaj w tej rozmowie jakoś szczególnie dla mnie zabawne, interesujące, to jest to, że ona ma, mająca smykałkę taką na poły sceniczną do różnych rozmów i dialogów społecznych, ona się poczuła dobrze w tej energii, że ona gada, ktoś to słyszy, że ona to mówi. To znaczy, krótko mówiąc, dla niej to było, no, jeśli mogę użyć tego słowa, podniecające w jakimś sensie, że ktoś tutaj sobie spisuje te dialogi, że ona jest jakimś ich bohaterem. Absolutnie nie było to dla niej trudne, wręcz przeciwnie, raczej ją nakręciłam potem, jak zauważyłam, że było więcej telefonów na przykład, no. A czyli nie w takich kategoriach, że ja je miałam spisywać, tylko więcej, jeszcze nie zgasiłam naszej wymiany, wręcz przeciwnie. No, zbeształam je oczywiście, ale to wszystko dobrze. To jest norma w takich działaniach. Mhm. Ja pozwolę sobie z internetu komentarz, przeczytam przed pytania, komentarz. Mhm. To może przeczytamy jeszcze ten, jeśli mamy chwilę. Jak nie mamy, to nie mamy. Mamy jeszcze na jeden zapisek na pewno. 284, tak? Dobrze, tutaj patrzymy. Aha, tak. Zdaje mi się, że to są Mikołajki, tak. Apteka, babcia z wnuczkiem. To będziemy w podobnej atmosferze co poprzednio. A w Mikołajki poszedłeś do szkoły? Aha, dobrze. Lekcje miałeś? Normalnie. A o czym? Na polskim miałem, że był dobry i go ukrzyżowali. Mikołaja? Nie, Jezusa. Bo polonistki nie było i ksiądz miał zastępstwo. Potem była religia i nam mówił, że on wcale tak nie wygląda. Jezus? Nie, Mikołaj. Bo to jest biskup. Biskup? Może święty? Może. A potem była matma i pisaliśmy listy do Mikołaja. Ale nauczycielka oddała mój do poprawy. Dlaczego? Bo pisałem do biskupa, że chcę konsolę. Którego biskupa? Tamten już raczej nie żyje, to dałem Jędraszewskiego, bo dziadek go lubi. Proszę bardzo.
To nawet biskup Jędraszewski się tutaj wdał. Już nawet zapomniałam, że on tutaj był bohaterem, proszę bardzo. To, przynajmniej żywy. Na koniec chciałem się, no bo padł już tutaj zresztą z twojej strony ten Białoszewski nieszczęsny. No i tak jak sobie czytam, to co się pisze o twoich tekstach z tej książki, czy nie tylko, to ten Białoszewski jakoś tutaj wraca jako takie chyba podstawowe skojarzenie, że jak ktoś zapisuje miasto, zapisuje, tak ścieśnia to, co, czym żyje miasto, no to każdemu się ta lampka Białoszewski uruchamia. No ale to jednak to, co ty uprawiasz, to jest zupełnie inne. Mhm. No i też ty, jestem ciekawy, na ile ten Białoszewski, jak taka łatka przyszywana już cię nie uwiera. No ale też wiesz, też pomyślałem o tym w kontekście tego, o czym też wspomniałaś, tego żywiołu onirycznego, mhm. który też jest takim twoim osobnym kluczem do miasta, tak? Że to miasto można właśnie sobie tak nasłuchiwać, tego co tam wyjdzie z tego ścierania się i gdzie ta iskra przeskoczy, nie? Ale że tym takim drugim sposobem twojego obcowania z miastem, no to jest ten taki senny, nie? Tak, zgadza się. Białoszewski, znaczy on się naturalnie pojawił, nie przeze mnie suflowany, natomiast oczywiście, jak wiecie państwo, to spisywanie, zwłaszcza u tego późnego, powiedzmy, nie u tego wczesnego, jeśli tak się posłużyć tą formułą Białoszewskiego, to spisywanie, notowanie miasta i to notowanie rozmów sąsiedzkich, to jest oczywiście jakiś taki wspólny mianownik bardzo ogólny, nie? Że on ma tych swoich bohaterów, ale ma też te jakieś gadki, jakiś bab na rynku, powiedzmy, w tramwajowo to może mniej. Ale też minimalnie. To znaczy, krótko mówiąc, to obmapowywanie miasta swoją wrażliwością językową, która jest oddolna, nie odgórna, to jest punkt wspólny. To znaczy to, że Białoszewski też w pewnym momencie rezygnuje się z takiej, wiecie państwo, hochpolszczyzny, jeśli w ogóle taką się miało, ale nie wchodzi się na zasadzie właśnie tej podmiotowości porządkującej ten świat i piszącej dokładne, krąglutkie zdania, co nie dla wszystkich krytyków było takie fajne i jasne, że ten Miron coś takiego robi. Tylko raptem jakieś takie szumy, zlepy, ciągi, prawda? Jakieś roztasowania społeczne, nie wiadomo do końca, co tu gada i o co chodzi. No wiadomo, ale właśnie nie jest to takie super dobrze, dokładniutko opowiedziane i saportowane przez piszącego. Natomiast oczywiście te różnice, to znaczy to, co powiedziałam o tej przestrzeni społecznej, o tym, w jakim sensie język nas robi, jest to już inny odwiert. To znaczy jakby poznawczo idziemy w inną stronę przy wszystkich podobieństwach, chociaż też uświadomiłam sobie, że kiedy te szumy, zlepy, ciągi, jeśli już mówimy takimi formułami, bo one też są na poły gatunkowe. Przecież mu też zależało na tym, żeby nikt nie mówił, że to jest anegdota. Tylko, że to są albo zanoty, albo szumy, albo zlepy. To, że te zlepy i ciągi to są takie tak naprawdę te asocjacje, te bliskie, prawda? Te zlepy to jak się to skleja, jak to ze sobą pracuje. Ciągi to może w takich dłuższych perspektywach skojarzeniowych. A szumy wreszcie, jeśli myśleć o tym mieście, ja czasami w tym mieście, kiedy już długo po nim krążę, to mam wrażenie takie skojarzenia trochę hydrauliczne, to znaczy, że to takie bulgotanie tego miasta, tych rozmów, które czasami człowiekowi dochodzą do jakiegoś pola percepcji takiej racjonalnej, ale czasami nie do końca, one tak sobie bełkocą, nie? One sobie tak właśnie bulgocą czasem wrogo, a czasem nie wrogo, to że rzeczywiście te szumy, to są jak takie szumy, wiesz, takie w tych rurach, nie? Te poszumy miejskie i rzeczywiście tutaj by był pewien punkt zahaczenia, natomiast rzeczywiście nie jest to w żadnym sensie naśladowcze. A nigdy nie próbowałam, znaczy próbowałam sobie myśleć o tym Białoszewskim oczywiście ze względu właśnie na te żywioły oralności, miejskości, oddolności tego niewypomadowanego i nie takiego utoczonego języka, tylko tego języka, który żyje i gada przez nas, z nami w ogóle. Natomiast poza tym tutaj podobieństw jakichś takich arcywielkich nie ma. Tak? To poza tym analizy społeczne są zupełnie, myślę, inne, że to w innym czasie się krąży po mieście, a także tutaj tak, no, jeśli się poprzestaje na Białoszewskim, nie, jakkolwiek ja go bardzo, bardzo szanuję, jest dla mnie bardzo ważnym autorem i będzie, w związku z tym samo odniesienie jest oczywiście w ogóle sympatyczne i nobilitujące jako takie, natomiast tak, znaczy powiedzieć o tym, że to jest na przykład książka w sensie ściśle białoszewska, nie, zaczęła ona z innego trochę świata.
innej wrażliwości, onirycznego również, troszkę czasem surrealizującego również, chociaż w tej książce tego jest mniej, myślę, niż może w książkach poprzednich, ale tu się przecinają inspiracje i żywioły, jeśli mówić już o inspiracjach literackich, chociaż staram się ich tutaj nie mieć za dużo, to jakby to na czym trochę innym polega, to jeśli one są, to Białoszewski jest tylko jednym z agensów, nie jest jedynym, zupełnie. To chyba, żebyśmy też nie przeciągali, to jest dobry moment, żeby zakończyć. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogliśmy tą rozmowę odbyć właśnie na podsumowanie całego bloku urbanistycznego. Też jako dziękuję. Cyklu gadania o mieście, porozmawialiśmy sobie o słuchaniu miasta. Bardzo, bardzo się z tego spotkania cieszę. Naszą gościnią była Eliza Kącka, autorka Strefy Zgniotu, między wieloma innymi książkami. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za obecność, za głosy, za udział w tym i w poprzednich spotkaniach. I oczywiście blok urbanistyczny wprawdzie dobiega końca, ale zapraszamy na inne wydarzenia w Polskim Centrum Kultury i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dzięki za zaproszenie.